Osaka. Wczoraj też tak było. Wczoraj o 15 spałem. To się alarm uaktywnił. Na trzecim poziomie, tu gdzie jestem. Prawdopodobnie przyczyną jest to, że ktoś odbierze prysznic. Gdzie ten czujnik tu? Jak ktoś bierze prysznic i otworzy szybko drzwi po prysznicu, cała para właśnie uderza na ten czujnik i aktywuje właśnie alarm, to co teraz jest, nie? Tylko że wczoraj de facto... O. To co mówiłem, nie? Chociaż wczoraj, mówię o tej 15, jak spałem się aktywnie, to de facto wyszedłem na korytarz, to coś strasznie śmierdziało, tak coś spalenica. Cholera wie co to było, nie? No nie ma co, dobra. Ja już po pracy idę na siłownię się trochę odchamić i tyle. Dużo nie zostało, kilka dni do zejścia, także całe szczęście, bo zapierdol ostatnio jest straszny. Szczerze mówiąc, nawet nie mam co nagrać do następnego odcinka, bo nie będzie miał ręce sobie włożyć, nie? Lubimy ciacho czekoladowe. Ciepłe ciacho czekoladowe na jutro. Spodowane z custard, czyli z budyniem. Kilo 200 mąki. Trzy porządne łyżki proszku do pieczenia. 12 jajek. Żeby było czekoladowe kakao. Dobra. Hop. Trzy kostki masła, kilogram cukru. Jeszcze doszedł litr mleka. Teraz w zależności od konsystencji. Jeżeli będzie ciężkie ciasto, tak? czyli bardziej takie, jakby to powiedzieć, gęste. Ciasto po wypieczeniu będzie bardziej twarde, tak? Dlatego ja zawsze daję więcej mleka niż powinienem. Oczywiście ciasto do bryszkopty można zrobić jeszcze w inny sposób. Podobne jak robiliśmy tort. Mamy to. Zanim sobie rozłożymy to ciasto, najpierw dygniemy trochę tu. Z tego samego ciasta powstanie nam rolada. Cienka warstwa. Może jeszcze troszeczkę. Ok. Jako równomiernie. Jeszcze trochę na krawędzi. O. Jeszcze ta strona. Dobra. Teraz co trzeba zrobić? Wpierdyknąć to do pieca. Co my tu mamy? 350 Fahrenheit, to jakieś 400, 170 stopni. Teraz uwaga. Nie dłużej niż 10 minut. Bo szlak trafi i będzie dupa zbita, nie wyjdzie. Dobra. A resztę walimy na tacki. Tego specyfiku. Teraz normalnie powinienem wypiec to w piekarniku. Ale z autopsji wiem, że może wyjść delikatnie za twarde niż bym chciał. Dlatego my to zrobimy. Wypieczemy na parze. Starannie owijam nasze tutaj ciacho, folia aluminiowa i do steamera na jakieś 3 godzinki. 10 minut chyba minęło. Pokaż to. Pokaż pajsy. Elegancko. Patrzcie, o to chodzi, że one nie jest do końca spieczone, tak? Jest tak
powiedzmy w 3/4 wypieczone. Dobra, zostawiamy do wystygnięcia. Zajebiście. Wiesz, tak się kuźwa piecze. Jakby co, przypominam, ja nie jestem piekarzem, tylko jestem kucharzem. Więc tak, mam tutaj tych parę ciast, co muszę pokroić, poporcjować, rozłożyć na talerzyki, przydekorować. Ja sobie to skończę, zrobię, tak? Potem zajmiemy się tym czymś, zrobimy roladę. Pokażę wam na szybko, jak ją zrobić, chociaż jedną robiłem gdzieś tam wcześniej. Żeby skończyć to, teraz tak, wyrzeć folia spożywcza. Na to dajemy papier. Dlaczego? Dlatego, że będziemy go zawijać i musi być bardzo porządnie ściśnięty w ten sposób. No i teraz to należy przewrócić do góry tyłkiem na ten papier. Teraz delikatnie, bardzo delikatnie odrywamy papier od ciasta. Gently. Mamy to. I to co? Bita śmietana. Może jakieś truskawki. Tak w miarę porówno, że wszędzie było. Nie wiem, czy teraz będzie widać. Nie mam operatora żadnego, ale tak. Krawędź. Hop. I zawijacie. Śmiało już możecie ugniatać. Nie za mocno. Krawędzie. I teraz taką sobie roleczkę wkładamy do lodówki na 12 godzin. Gotowanie na parze. I tutaj
przestroga dla was, jak się będziecie gotować na parze po wyciągnięciu z parownika czy z piekarnika, jeśli macie zakryte folią, automatycznie weźcie tą folię, ściągnijcie, ponieważ jeśli ją przytrzymacie dłużej, folia zasie powietrze, które jeszcze jest w środku, ściśnie i będzie spongy czekoladowy, twardy zamiast miękkiego, puchnego. Zalejemy go czekoladą. Jest to rozpuszczona czekolada, oczywiście w takiej postaci nie zalejemy, ponieważ ona stwardnieje i stanie się kamień. Zrobimy ganasz. Do tego potrzebujemy tak trochę mleka, trochę czekolady i oczywiście mleka tutaj. Jest to evaporated milk. Możecie użyć kremówki, nie ma problemu. Teraz tak, po wlaniu energicznie mieszamy, żeby nam momentalnie nie ta czekolada nie stwardniała. Cześć. No i wystarczy teraz zalać. Hop. Voilà. Gotowe. To chyba nie było trudne, co? Dobra, przejdźmy teraz do trudniejszych rzeczy. To samo ciasto co do bułek i chleba. Robimy krążki. Tak, cyk, z tego powstaną pączki. O, gdzie uciekasz mnie tu? Czekamy do wyrośnięcia, pieczemy na głębokim oleju. No to lecimy, wygarowane. Ops. Opiekamy z dwóch stron. Popatrzymy później w czekoladzie. Dobrze, szybko i prosto. Bez zbędnej zabawy. No, obróć się. Parte to. Tak wypieczone pączki, czy bardziej donaty, donuts, tak, zostawiamy do wystudzenia. Jeszcze taka ciekawostka dla was, to akurat tutaj w tym przypadku jest to budyń wykorzystywany do ciepłych deserów, ale jeśli będziecie robić obojętnie jakiś sos pieczeniowy czy jakiś inny, wiadomo, że po pewnym czasie powstanie kożuch do góry. Co należy zrobić? Zaraz po gotowaniu sosu, obojętnie czego, nie, nawet zupy, żeby kożucha nie było, zakrywacie folią, ale tak, żeby pierwsza część folii dotykała sosu, w tym przypadku budyniu, w ten sposób. Hop. O, tak. Dobra. I teraz wam gwarantuję, że żaden kożuch nie powstanie na górnej części sosu, czy tak jak mówię, w tym przypadku budyniu, tak? Dobrze, to jedziemy. Hop. 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 Całkiem inaczej to wygląda, jeśli macie białą czekoladę,
Ale to za chwilkę wam pokażę. Cyk. Szybkie, proste. Amerykańskie donaty, tak? Czekolada trochę taka dziwna tutaj mi się zrobiła, nie wiem czemu. Ale styknie. Na wystawę te pączki nie idą. Czy może być? Ważne, żeby było słodkie, tak? Dajmy jeszcze tutaj kilka tych, o. Dobra. Szybko, proste i błyskawicznie. Robimy Yorkie pudding na niedzielę do rostów. Kilo mąki, litr mleka, litr jajek. Taka jest przepis na to, tak jest przepis, tak? Teraz tak, mamy tu foremki. Te foremki generalnie trochę kijowe są, bo normalnie mamy foremki z powłoką teflonową. Dzięki ciasto się nie przykleja do tego. Co trzeba zrobić? Trzeba zrobić sobie samemu powłokę teflonową. Trochę oleju. Rozgrzewamy do 200 stopni. Następnie dolewamy oleju, rozgrzewamy jeszcze raz i możemy wypiekać. Dobra, lecimy z tym. Gotowy. Generalnie jest akurat do tego, co ja potrzebuję, jeszcze jest za gęsty, więc doleję jeszcze trochę kremówki. Hop. Ok, kofi został skończony. Proszę bardzo. Temperatura pieczenia 175 stopni, 20 do 25 minut. Ważna sprawa, nie otwierajcie piekarnika w trakcie pieczenia, bo oklapną i nic z tego nie wyjdzie.
Kolejne dni, moi drodzy, lecą. Co chciałem powiedzieć? Jest opóźnienie z filmami. Pewnie jak zauważyliście, mówię w czasie przeszłym. Nie dodaję nic na grupę swoją Barta z przygody za granicą, z tego względu, że internet pierdolnął w kalendarz. Nie wiem, co jest. Znaczy, generalnie mają jakiś problem tutaj z systemem, jeśli chodzi o Wi-Fi, także nie mogę dodawać żadnych zdjęć, filmów. Ten film pewno, jak oglądasz, to oglądasz już... Ja już jestem na lądzie, jak to oglądasz ten film, może tak? Jedziemy, szybki flapjack, tak zwany. Kilo owsianki. Tam jest cukier brązowy 0,7 kg. Aż kurde, dalej margaryna, dwie kostki, czyli 0,5. Hop. I do tego jeden taki syrop. Aż go. Golden syrop. Sorry, jedną ręką tego teraz nie otworzę chyba. Nie, nie dam rady. Ops. Mieszamy, wykładamy na blaszkę, pieczemy 170 stopni, maksymalnie 15 minut. Zwiększ obroty, Andrzej. Wszystko musi być dobrze mieszane. Mamy to. Oczywiście proporcje można zmniejszyć albo zwiększyć, to już musicie sobie przeliczyć sami, na ile potrzebujecie. Tak gdzieś te proporcje, które podałem, akurat wychodzę na taką sobie blaszkę. Oczywiście można by zwiększyć proporcje, żeby był grubszy, tak? Bo niestety tutaj nie ma inaczej. On nam nie wyrośnie. Tak jest, tak już będzie, także. O, dobrze jest. Dobra, piec. Tak jak mówiłem, 170 stopni. 15 minut maksymalnie. Musimy zrobić fajny czek. Ostatni dzień dzisiaj. Satanocka. Nie nagrywałem wcześniej, bo była lista, którą miałem do zrobienia. To już naprawdę zapierdol. Więc tak, handover. Trochę słodkich rzeczy dla mojego zmiennika. To mu styknie. Plus ma trochę w lodówce z tyłu do pokrojenia, ale coś sobie zrobi. Jest tak. Tabnaps, czyli takie słodkie gówniane przekąski. Jedna blacha, druga. Tutaj też coś tam ma. No, tam z tyłu też są. Styknie. A mu styknie na dwa dni, także luz. Idziemy do zamrażarki. Już tu piździ. Cztery chleby są. Pizza. Tu ma kurde zrobionych 10 sztuk. Trzy duże. Nie widać, nie? Jorki na sobotę, dodatkowe bułki. Może sobie rozmrozić, jakby chciał. Dobra, to by było. Ale tu zimno, kurczę. Tak, zupa. Tam jest jedna. To na dzisiaj, czyli zupę na jutro też ma, także luz, spoko.
Tu ma parę słodkich rzeczy, które muszę sobie podkroić, udekorować na jutro. Na czwartek. Na jutro ma, kurde, coś innego tam. Mówię, generalnie zrobię mu na 2 dni z góry. Stewardzi w chuja lecą. Nie, no w sumie wszystko co miałem zrobić jest zrobione. Aż prawie zrobiłem wszystko do soboty. Nie powinienem, bo ja generalnie już co, no, dzisiaj już mamy środę. Ja spierdalam. Ja mam zrobione na 2 dni z góry. Także chłopak powinien być zadowolony. Tutaj w miarę posprzątane. Maszyna wymyta. Nie da się bardziej posprzątać, bo i tak jest podłoga gówniana, niech to wygląda jak wygląda. Tak w ogóle propos podłogi, tutaj ta podłoga powinna być wymieniona. I teraz dla waszej ciekawości koszt zdarcia tych kafalek. Mówię tylko o kuchni tutaj. Sama kuchnia. Nie mówię już tam dalej, tylko tutaj. Cek, cek, cek. To tak do kafaleczki, żeby je wymienić i położyć nowe. Koszt 40 tysięcy funtów. No tak. Nie jest tanio, nie? Handover, mój handover. No tak, ma wszystko zrobione na 2 dni z góry. Mamy godzinę za 15:03. O 5:00 śniadania wydaje, także już powoli tutaj mam przygotowaną maszynankę. Wystarczy tylko posmażyć i wydać. Nie wiem, co jeszcze wam mam powiedzieć. Mówię, naprawdę nie nagrywałem nic ostatnio, bo zapierdol mnie z tej ziemi. Nie było co nagrywać, to jest raz. Nie było, znaczy nie było co. Może było co, ale nie było czasu, naprawdę, nie? Ja czasami muszę się poświęcić, przyłożyć do tego, co robię, a nie latać z telefonem w ręku, żeby nie zrobić sobie krzywdy, bądź komuś innemu, nie? Tak by to wyglądało. W tej chwili na platformie mamy 93 osoby. To jest taki mankament, znaczy mankament. Testowali nas do zeszłego tygodnia, a więc ze 176 osób zostało 63 osoby. W tygodniu trochę dokopcowali osób na 93, teraz przestali nas testować, ponieważ są z robotą z tyłu. W każdym razie przestali nas testować, bo boją się, że wykryją jakiegoś COVID-a i po prostu... Słuchajcie, no, zarobki są ważniejsze niż, kurwa, życia ludzkiego. Tak wam... Tak to powiem, nie? To mogę wam tylko tyle na razie powiedzieć. Tu pozamykane. No entry. Żeby ludzie syfo nie robili. Też spokój, cisza. Tak wyglądają tutaj nocki teraz. Generalnie problem z internetem, nie wiem. Jakaś aktualizacja mi pierdolona w telefonie, nie mogę się połączyć z Wi-Fi. Także używam sobie tych komputerków tutaj. Już tak od 1,5 tygodnia mam. A nie, coś telefon szwankuje. Chyba czas na nowy. No ale tak, nocki, jak widzicie, nikogo nie ma na platformie, znaczy nikogo. Ludzie pracują, nie? Nikogo nie ma w środku tutaj. Także jestem sam. Od godziny 1 do godziny 4. Zawsze tam, kurde, kimam. Oglądam telewizję albo coś tam. Tak, no. Chyba czas jeszcze jakąś kawkę sobie dygnąć. O 6:00 check-in. I w pizdziet.
pozamykali, żeby ludzie, kurde, tam nie łazili, syfu nie robili, bo wiadomo, jak mniejszy POB, nie mamy tylu stewardów, co zawsze. Dobrze, choć trochę pomyśleli o tych stewardach, bo w dwóch tutaj, czy w trzech, na dniówkach to można się zajebać, nie? Masę roboty. Dobrze. Kawusia. I tyle. Zrobię śniadanie, pójdę na check-in. I porozmawiamy później już, co tutaj, jakie tutaj ta platforma ma plany na kolejne lata. Troszeczkę się będzie tutaj działo. I pogadamy trochę na temat tego health and safety, tych testów z COVID-em. Trochę bagatela, nie? Że już nie testują ludzi, bo się boją, że wykryją COVID-a, żeby znowu im robota nie stanęła. Trochę nieładnie. Trochę nieładnie. Tak nie powinno być chyba, nie? Dobra. Kawa.